Gilbert and Sullivan are we. We've got an act you've got to see. I'm Mr. Words, I'm Melody. Tak. Bycie gigolo to bardzo dziwne doświadczenie, zwłaszcza gdy jesteś gigolakiem amatorem. Dom miał dwie kondygnacje. Comstock mieszkał z Lynn na górnym piętrze, a ja z Doreen na dolnym. Dom stał w pięknym otoczeniu u stóp Hollywood Hills. Obie panie zajmowały wysokie i dobrze płatne stanowiska. Dom był zaopatrzony w dobre wino, dobre jedzenie i psa z wytartym tyłkiem. Była także duża czarnoskóra służąca Reta, która spędzała większość czasu w kuchni, otwierając i zamykając drzwi lodówki. Comstock i ja wylegiwaliśmy się tylko, lecząc kaca i czekając na wieczór, gdy panie znowu podejmą nas wystawną kolacją na koszt firmy. Comstock powiedział, że Lynn jest bardzo popularną producentką w branży filmowej. Comstock nosił beret, jedwabny szalik, naszyjnik z turkusów, brodę i miał miękki jak jedwab chód. Ja byłem pisarzem, który utknął na swojej drugiej powieści. Moim środkiem lokomocji była kometa z 62 roku. Stary wóz bardzo raził pewną młodą damę z domu po drugiej stronie ulicy. Musiałem parkować przed jej domem, gdyż było to jedno z niewielu płaskich miejsc w okolicy, a mój samochód nie zaparał na pochyłości. Zresztą z trudem zaparał na płaskim. Siedziałem za kierownicą, naciskając na pedał gazu i kręciłem rozrusznikiem, a spod samochodu buchały kłęby dymu. Hałas był nieznośny i nieustający. Paniusia zaczynała wrzeszczeć, jakby dostawała obłęd. Były to jedne z niewielu chwil, gdy wstydziłem się swego ubóstwa. Siedziałem za kierownicą, pompując pedałem i modląc się, by uruchomić kometę. I usiłowałem ignorować wściekłe okrzyki dobiegające z jej kosztownego domu. Pompowałem i pompowałem. Samochód zapalał, przejeżdżał metr i znowu stawał. Zabieraj tego kotwiącego ogrona z mojego domu! Powiedzmy policję! Zabieraj tego śmierciucha! Czego tu kotkisz? W końcu wychodziła w kimonie. Młoda blondynka, śliczna, lecz najwyraźniej zupełnie szalona. Podbiegała do drzwi samochodu i wtedy wypadała jej jedna pierś. Wciskała ją z powrotem, a wówczas wypadała druga. Potem z rozchylonego kimona wysuwała się jej noga. Bardzo panią proszę! Właśnie usiłuję to zrobić! W końcu zmuszałem samochód do jazdy, a ona stała na środku ulicy z biustem na wierzchu i wrzeszczała. Właśnie w takich chwilach myślałem o poszukaniu sobie jakiejś pracy. Byłem jednak potrzebny mojej pani, Doreen. Miała kłopoty z pakowaczem w supermarkecie. Odprowadzałem ją tam, byłem przy niej, dawałem jej poczucie bezpieczeństwa. Nie potrafiła stawić mu czoła sama i zawsze kończyło się na tym, że rzucała mu w twarz kiścią winogron lub donosiła do niego na kierownika, bądź pisała 6-stronicowy list do właściciela sklepu. Zdołałem uporać się dla niej z pakowaczem. Polubiłem go nawet, szczególnie za umiejętność otwierania wielkich papierowych toreb jednym zgrabnym ruchem ręki. Moje prywatne pierwsze spotkanie z Comstockiem było interesujące. Pewnego dnia spacerowałem w gadkach na parterze. Doreen pojechała do pracy. Reta, służąca, przyzwyczaiła się do mojego widoku w gadkach. Człowieku, masz takie białe nogi. Są jak kurze łódka. Nigdy nie wychodzisz na słońce? Weszliśmy do kuchni w tym samym momencie. On miał na sobie biały podkoszulek poplamiony z przodu winem. Nastawiłem wodę na kawę, a Reta zaproponowała, że usmażę nam jajka na boczku. Comstock usiadł. No cóż... Jak długo jeszcze twoim zdaniem możemy je naciągać? Długo. Ja potrzebuję wypoczynku. Chyba też spróbuję wypocząć. O, prawdziwe z was sukinsyny. Ej, Reta, nie przypal jajek. Wiesz, właśnie uwolniłem się od naprawdę fatalnej żony. Przed ślubem było fajnie. Pokazała mi wszystkie swoje atuty, ale miała jeszcze połowę talii, której nie pozwoliła mi obejrzeć. 3 dni po ślubie wróciłem do domu.
Okazało się, że kupiła kilka mini spódniczek, najkrótszych mini, jakie w życiu widziałeś. Gdy wszedłem, siedziała i skracała je. Co robisz? Zapytałem, a ona na to. Te pieprzone spódnice są za długie. Chcę je nosić bez majtek i chcę widzieć, jak faceci wywalają kały na widok mojej cipy, gdy zsuwam się ze stołka w parze i w podobnych sytuacjach. Zagrała tę kartę tak znienacka. Było parę znaków ostrzegawczych. Parę dni przed ślubem zabrałem ją na spotkanie z moimi rodzicami. Miała na sobie skromną sukienkę i moi rodzice powiedzieli, że im się podoba. Podoba się wam moja sukienka, co? Zadarła ją do góry i pokazała im majtki. Pewnie uważałeś, że to jest urocze. W pewnym sensie tak. Słuchaj, czy nie drażni cię, że udaje jej głos? Wiem, że to dziwaczne, ale nie potrafię inaczej opowiadać. W każdym razie zaczęła chodzić bez majtek w mini spódniczkę. Były takie krótkie, że gdy się schylała, można było zobaczyć jej dziurę w tyłku. Chłopakom to się podobało, co? Pewnie tak. Gdy wchodziliśmy do lokalu, patrzyli najpierw na nią, a potem na mnie. Siedzieli i zastanawiali się, jak facet może się na to godzić. A cóż, Comstock, wszyscy mamy swoje zwyczaje. Jakie to ma znaczenie? Cipa i dziura w tyłku są tylko tym, czym są. Nie można zrobić z nich nic więcej. Możesz tak uważać, póki tobie samemu to się nie przydarzy. Wychodziliśmy z baru na ulicę, a ona pytała. Hej, widziałeś tego wesołego gościa w kącie? Gdy wstawałam, na widok mojej cipy dosłownie wytrzeszczył gały. Założę się, że pójdzie do domu i zwali konia. Dolać ci kawy. Dolej i dodaj trochę szkockiej. Gdy jednego wieczoru wróciłem z pracy, już jej nie było. Stłukła wszystkie okna i lustra w mieszkaniu. Pojechałem na dworzec i co widzę? Siedzi tam w mini, ostentacyjnie pokazując cipę w otoczeniu 18 facetów ze stojącymi fiutami. Siadam obok, ona w płacz i mówi: jeden czarnuch twierdzi, że mogę zarobić 1000 tygodniowo, jeżeli będę robiła, co mi każe. Roger, ja nie jestem dziwką. Powiedziałem jej w końcu, że ją kocham. I udało nam się dostać zwrot pieniędzy za bilet. Zabrałem ją do domu. W domu powiedziała, że dojdzie do siebie, jeżeli pozwoli jej chodzić na zajęcia z ceramiki w każdą środę wieczorem. W porządku, mówię. Ale nic nie skutkuje. Zaczyna rzucać się na mnie z nożami. Wszędzie są ślady krwi, mojej krwi, na ścianach i na dywanach. Ma niespożyte siły. Interesuje się baletem, jogą, ziołami, witaminami, je nasiona, orzechy, całe to gówno. W torebce nosi Biblię z połową stron podkreślonych czerwonym atramentem. Skraca wszystkie swoje spódniczki o następny centymetr. Jednej nocy budzę się w samą porę, gdy ona wrzeszcząc frunie przez oparcie łóżka z nożem rzeźnickim w ręce. Przewracam się na bok i nóż wbija się na 12 czy 15 centymetrów w materac. Podrywam się i rzucam ją o ścianę. Osuwa się i krzyczy. Ty tchórzu, ty zafajdany tchórz, uderzyłeś kobietę. Tchórz, tchórz, tchórz. No cóż, chyba nie powinieneś jej bić. Comstock, może jeszcze kawy? Nie, tylko szkocko. W każdym razie wyprowadziłem się i wszcząłem postępowanie rozwodowe. Ale na tym się nie skończyło. Ona ciągle za mną łaziła. Kiedyś przydybałem je w pralni. Wyciągałem właśnie moje rzeczy z automatu i wkładałem je do suszarki. Ona tylko stała tam i patrzyła na mnie w milczeniu. Zostawiłem pranie, wsiadłem z samochodu i odjechałem. Gdy wróciłem, jej nie było. Zajrzałem do suszarki, była pusta. Zabrała moje koszule, gacie, spodnie, ręczniki, pościel, wszystko. Zacząłem otrzymywać listy o jej snach napisane czerwonym atramentem. Tak. Nieraz siedziałem wieczorem w moim mieszkaniu, ona podchodziła, rzucała żwirem w okno i wrzeszczała. Roger Comstock to ciota! Było ją słychać 4 przecznice dalej. To wszystko wydaje się bardzo ekscytujące. Potem poznałem Lynn i przeprowadziłem się tutaj.
Zrobiłem to wczesnym ranem. Ona nie wie, gdzie jestem. Rzuciłem pracę. Chyba wezmę psa Lynn na spacer. To jej się podoba. Gdy wraca z pracy, mówię jej: hej Lynn, wyprowadziłem twojego psa na spacer. Wtedy się uśmiecha. Podoba jej się to. Tak. Utrzymałem się tam jeszcze tylko 3 miesiące. Doreen poznała faceta, który znał 3 języki i był egipcjologiem. Wróciłem do swojego zrujnowanego zaułka we wschodnim Hollywood. Pewnego dnia, prawie rok później, wychodziłem z gabinetu mojego dentysty w Glendale i zobaczyłem Doreen. Wsiadała do samochodu. Podszedłem do niej, poszliśmy na kawę. Jak tam powieść? Wciąż w martwym punkcie. Nie sądzę, żebym kiedyś skończył to gówno. Jesteś teraz sam? Nie. Ja też nie. O, to świetnie. Nie jest świetnie, ale jest całkiem w porządku. A czy Comstock nadal mieszka z Lynn? Zamierzała go wyrzucić. Wtedy upił się i spadł z balkonu. Spajrzowało go od pasa w dół, zainkasował 50 tysięcy od firmy ubezpieczeniowej. Potem mu się poprawiło. Odstawił kulę i chodzi o lasce. Znowu może wyprowadzać jej psa na spacer. Ostatnio zrobił parę wspaniałych zdjęć Olvera Street. Słuchaj, muszę lecieć. W przyszłym tygodniu jadę do Londynu. Wakacje robocze na koszt firmy. Do widzenia. Doreen poderwała się z krzesła, uśmiechnęła, wyszła z kawiarni, skręciła na zachód i zniknęła mi z oczu. Podniosłem filiżankę z kawą, wypiłem łyk i odstawiłem ją z powrotem. Rachunek leżał na stoliku, $1.85. Miałem $2, które akurat starczyłyby na pokrycie rachunku i napiwek. To, jak u diabła zamierzałem zapłacić mojemu dentyście, było odrębną sprawą. My wife's name is Buttercup, big rugged Buttercup, when she plays rugby don't scoff. On Saturday Buttercup won the Calcutta Cup, when